dowiedziałam się, że będzie akcja bardzo interesująca, dla mnie bardzo mądra, która się nazywa Tour de Konstytucja. I w związku z tym, że popieram z całego serca tą akcję, ale jestem już za stara, żeby bezpośrednio z Państwem się spotkać, chyba że to będzie w Warszawie, bo jeździć już nie mogę, chciałabym prosić o to, ażebyście zechcieli uczestniczyć w licytacji tej książki, która jest dla mnie bardzo cenna, ale chciałabym ją podarować temu, kto wylicytuje tę książkę. Będzie w niej moja dedykacja dla tego, kto ją wylicytuje. I bardzo będę wdzięczna, jeżeli w licytacji weźmie jak najwięcej udział, jak najwięcej osób, ponieważ na tą akcję są potrzebne pieniądze. Jestem już bardzo stara i nie mogę wszędzie z Wami się spotkać w tych miejscach, gdzie będzie spotkanie, ale bardzo serdecznie proszę, żebyście pomogli mi, żebym ja także mogła uczestniczyć poprzez to, że Wy będziecie licytować tę książkę i wspomożecie pieniędzmi, które się zbierze, żeby ta akcja mogła zaistnieć w dobrej kondycji, żeby starczyło na benzynę, na wszystkie wydatki związane z akcją. Życzę Wam wszystkim z całego serca, żeby ta akcja była i dla Was tak ważna jak dla mnie, żebyście rozumieli, jaką wartością jest głosowanie, że każdy obywatel ma w Konstytucji zagwarantowaną największą godność, mianowicie wybór osobisty nowych władz. Wszystkiego dobrego dla Was, a zdrowia i końca pandemii przede wszystkim.